Myślę, że pomaganie innym jest czymś pięknym i zawsze chciałam po prostu zostać dawcą szpiku. Sama przyjemność. Najpierw pan zadaje mi kilka pytań, na które odpowiadam, następnie pobierany jest wymaz z buzi i to tyle. Pomyśleliśmy, że podczas wampiriady, kiedy studenci oddają krew, będą również chętni zarejestrować się jako dawcy szpiku. Tutaj pomagają i tutaj mogą pomóc osobom w potrzebie po prostu. Pomocy Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, chęć pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach czy też chorym, które tej krwi potrzebują. Jest ona potrzebna cały rok, a szczególnie w sumie teraz, kiedy zbliża się okres zimowy i na drogach mamy trudne warunki, będzie dużo wypadków, więc na pewno tej krwi będzie potrzeba troszkę więcej. Nie boli. To jest tak jak ucie komara, także nic nie boli. Taka inicjatywa dla satysfakcji samego siebie, prawda, żeby pomóc jakiemuś drugiemu człowiekowi, albo może kiedyś ja w takiej sytuacji będę, nie? W przyszłości, że będę potrzebował krew, akurat może ktoś mi pomoże, nie? Jak zawsze, czyli po prostu najpierw rejestracja, później badania i szybkie oddawanie krwi. Dla mnie to nie problem, bo jestem aktywnym dawcą krwi, więc na szybko to minęło.